Halo, problem alert. Mamy po 17, jeszcze do was nic nie powiedziałem. A więc powiem to, że postanowiłem jednak, jak nagrywam ostatecznie w domu, zauważyłem, że bardzo często jestem nieostry. Wręcz na dworze jestem częściej ostry niż w pokoju. Nie wiem czemu, bo w pokoju mam bardzo dobre oświetlenie, bo jest softboxik tutaj. I postanowiłem ustawić ostrość na manualną i teraz powinienem być ostry, znaczy bo jestem ostry, to ja na sprawę sobie dobrze ustawiłem, ale nie wiem, czy za każdym razem będzie mi się chciało dobrze ustawiać, więc jak będzie mi się chciało, to się ustawię dobrze i będę ostry po prostu. Tak jak bym się trochę oddalił, to już jestem trochę nieostry, jak się trochę przybliżę, też jestem trochę nieostry. A tak to powinno być okej. Okay. Uchy mam na softboxie, ha. A że nic wam jeszcze nie powiedziałem właśnie poza tym teraz, to i nie wiem, co za bardzo bym mógł powiedzieć. Nie wiem, chyba dobrze, że poszedłem spać w Sylwestra na przykład, bo chyba nie było zbyt hucznie na osobie. Tylko przez minutę było, w momencie, w którym się położyłem spać, ale to już po prostu się nazywa pech wrodzony. I coś, o czym teraz pomyślałem, że chciałbym powiedzieć, to jest Burnout Paradise, moja gra, o której wam mówiłem, moja gra z dzieciństwa, którą przeszedłem, ale jest jeszcze, tak powiem, taka możliwość zdobycia platynki, czyli licencja Burnout Paradise Elite. Za wszystkie wyścigi powtórzone, jakby przejście drugi raz gry, całe i tak jeden po drugim. Chyba to zrobię. W sensie mam takie jakieś uczucie, że muszę się spełnić w tym, co uznałem, że jest dla mnie ważne. A poza tym, chciałem coś do powiedzenia ciekawego. Piszcie w komentarzach, na serio piszcie w komentarzach coś, co was interesuje, wie coś, o czym się mogę powiedzieć. Cokolwiek, do czego mogę się odnieść. I wtedy się odniosę i będzie co do roboty w odcinku, bo tak to od 2 minut słuchacie, jak wam pieprzę do kamery, bo nie wiem, co nagrać. Chyba znalazłem sposób na przeklinanie w filmach, bo tak jak w przypadku ostatniego brata Golca, zamiast po prostu brata Golca, właśnie takie zamienniki, które się kojarzą bardzo zasadnie, ale nikt nie ma prawa mi chociaż powiedzieć, że jest zbliżone do wulgarnego. To jest coś, co powinien wykorzystywać częściej. Mając chwilę wolnego czasu i bardzo mało materiału, myślę, że dobrym pomysłem będzie wypowiedzenie się o czymś, na czym absolutnie mam prawa się znać. Bo ile filmy mogę robić, to znam się tylko pod względem technicznym. Nigdy nie reżyserowałem filmu, nigdy nie wiedziałem, jak wygląda aktorstwo i ogólnie się tym nie zajmowałem. Więc czymś, co mogę oceniać, to ewentualnie mówię właśnie, jak są zrobione filmy, a najlepiej są po prostu filmiki, które nie oceniam merytoryki, tylko jak coś wygląda. Ale postanowiłem, że jednak ocenię film pełnometrażowy, który nie opiera się właśnie na wyglądzie, a na merytoryce. Czyli 127 godzin i już mówię, że to nie będzie techniczna recenzja, bo się nie mam na czym jak znać. Mówię, pod względem montażu jest bardzo prosty, ale schludny. I tyle co powiem, bo to jest zupełnie nieważne. Film polega na tym, że mężczyzna normalny po prostu idzie sobie w góry, bo to lubi, to jest jego hobby, lubi sobie tak wypocząć. Znaczy, idzie sobie nie tyle co w góry, a do kanionów. I kto sobie chodzi przez ten kanion i spada kamień, przygniata mu rękę. I do tego momentu wam powiem, dalej nie będę spoilerował, bo to jest jakby taka coś oczywistego, coś co jest w każdym trailerze i tak dalej. Film opowiada o tym, co się z nim dzieje podczas tych 127 godzin, podczas których jest uwięziony w kanionie, z niestety niezbyt wielką ilością żywności, picia ze słabymi narzędziami. I oczywiście największy problem z ręką zaklinowaną między głazem a ścianą kanionu. I coś, co mi się bardzo podoba, to że w filmie jest dość sporo scen drastycznych, ale w ogóle on się nie skupia na tej drastyce. W sensie, jak ja ogólnie nie za bardzo lubię sceny drastyczne w filmach, jakoś tak po prostu mówię, nawet sobie pozwalam sobie czasami nie patrzeć, tak mówię, bo nie lubię, nie to, że nie wiem, brzydzę się czy coś, po prostu nie sprawia mi przyjemności, to w tym filmie zupełnie nie miałem jakiegoś uczucia właśnie takiego, że nie chcę na to po prostu patrzeć. Mimo, że były sceny drastyczne, one były przedstawione w taki nieważny sposób. Nie skupiało się coś wokół bólu i tego, jak coś sprawia ból, tylko wokół tego, jak ta osoba się czuje, co ma w głowie. I to mi się naprawdę bardzo podobało w tym filmie. Bardzo dobrze opisywał psychikę tego człowieka, który jest tak bardzo potrzaskowej sytuacji. I jeżeli też oglądacie filmy raczej dla tego, co jest tam zawarte merytorycznie, a niekoniecznie właśnie dla efektów specjalnych i tak dalej, to bardzo polecam ten film. I nie bójcie się, że właśnie tam będą jakieś sceny drastyczne, które wam zapadną w pamięć, nie będziecie po prostu spać czy coś. Spokojnie no przeżyjecie, bo po pierwsze sceny nie są aż tak bardzo drastyczne, jak można, tak są one ukryte, a po drugie właśnie w ogóle się nie skupiają na tym. Wszystko się liczy, co jest tutaj, a nie tutaj w ręce.
Chyba tyle z mojej prostej recenzji filmowej, która miała wydłużyć ten vlog. Vlog ma pewnie teraz tak z ponad 4 minuty, może nawet 5. Starczy, starczy wam. Więc do widzenia.